Dzień dobry, witamy wszystkich sympatyków Widzewa. Dziś naszymi gośćmi są radny Rafał Markwan i kierownik drużyny Waldemar Krajewski. Zacznijmy od najpilniejszej sprawy, mianowicie od sprawy Herbu. Byliście dość tajemniczy, organizując, właściwie walcząc o powrót Herbu do Widzewa. Jak to było, panie Rafale? Ja mogę tylko powiedzieć tyle, ile usłyszałem od prawników, którzy od dłuższego czasu na tym tematem siedzieli i go rozgryzali. Mam do nich pełne zaufanie, więc tak jak wszyscy, cieszę się od wczoraj z tego, że Herb jest z powrotem u nas i że dzisiaj piłkarze pierwszy raz zagrają na koszulkach. No właśnie, więcej mówiło się na ten temat, że Sylwester Cacek jest właścicielem tego Herbu. Właściwie bardziej zastanawiano się, tak głośno mówiąc o tym, jak ten Herb z powrotem odkupić. A okazało się, że sprawa była prostsza. Czy prostsza? Tego nie mogę powiedzieć, bo tylko dzięki naszym prawnikom. Tomek Barański, Tomek Gasiński. Teraz chyba każdy kibic wie, z jakich kancelarii powinien korzystać. Okazało się, że w ten sposób można ten Herb odzyskać. Dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, mam do nich pełne zaufanie. Oni mają mnóstwo dokumentów, analiz przygotowanych, żeby obronić swoją tezę. Cieszymy się z tego, że Herb jest dzisiaj na koszulkach piłkarza. Odzyskanie Herbu to znaczenie symboliczne, czy coś więcej niż symbol? Nie, no oczywiście, no ten Herb to był najcenniejsza rzecz w starym Widzewie, to był Herb. Dla mnie, czy dla większości ludzi, z którymi mam kontakt, to ten Herb był znacznie więcej warty niż działka przy Brzezińskiej. Więc to w ogóle, no to jest legenda. Tak jak wczoraj były zapowiedzi na stronie internetowej, powrót legendy i każdy myślał, że to jest prima aprilis, a to się okazało, że nie. No bardzo ważna rzecz, bo coraz bardziej utożsamiacie się z tamtym Widzewem. Coraz więcej z akcentów. Tak, jeszcze tylko musimy wylądować w Ekstraklasie, co mam nadzieję rok po roku będzie nam, no będziemy tym tropem iść i niedługo, znaczy my już jesteśmy pełnym Widzewem, tak tylko musimy odzyskać te pewne elementy, których nam brakuje. Już jest Herb, mam nadzieję, że za jakiś czas będzie i domena i wszystko inne powoli do nas wracało. No teraz chyba od wczoraj są już pamiątki z Herbem sprzedawane, więc tak naprawdę nie ma innego Widzewa, jest jeden. Najważniejsze jest to, o czym pan przed chwilą powiedział, żeby ten poziom sportowy nawiązywał do tradycji Widzewa. Bo to jest chyba największy problem w tej chwili. No tak, biorąc pod uwagę, że Zbigniew Boniek jest teraz prezesem PZPN-u i on jest byłym Widzewiakiem, znaczy on jest Widzewiakiem, który kilkanaście lat temu dużo z Widzewem osiągnął. I biorąc pod uwagę teraz ten Widzew, no to mamy pewne, no mamy jeszcze co robić. Ale to jest kwestia czasu, tak? Nie możemy w jeden rok awansować niestety o dwie klasy, bo mam nadzieję, że gdyby to było możliwe, to byśmy to zrobili. No, można jeszcze kupić wyższą klasę rozgrywkową, ale to są bardzo, bardzo takie, no, powiedziałbym, no, niezbyt czyste historie. Nie, takiego tematu nie ma. W ogóle nie ma tego tematu. Panie Władku, jak drużyna przyjęła informację o tym, że będzie grała w dzisiejszym spotkaniu z Herbem na koszulkach? Jak to wszystko interpretujecie? No myślę, że drużyna to dopiero się przekona za okładając te koszulki z Herbem, jak to jest, bo do tej pory... Ale już wiedzą. Tak, wiedzą, ale do tej pory był tylko obrys. Teraz będzie ten Herb na piersi i myślę, że to będzie powód do dumy i dla nich, i satysfakcji również. No i myślę, że dodatkowa mobilizacja, żeby pokazać się przed szeroką publicznością, żeby naprawdę zaprezentować się godnie. Mam nadzieję, przepraszam, że przerwę, bo mamy trzeci mecz rzędu komplet publiczności. Prawie 1000 sprzedanych karnetów. To już jest dla piłkarzy spora presja. I jeszcze teraz no, koszulki z tym magicznym, legendarnym Herbem. Teraz muszą grać, zacząć grać. Już nie ma innego wyjścia, nie ma wytłumaczenia. No właśnie o tej presji chciałem porozmawiać, bo większość ludzi uprawiających sport, czasami w sporcie indywidualnym to jest mniej jakby ważne, ale w sporcie zespołowym ludzie, którzy przyszli do Widzewa, nie dość, że na razie muszą się odnaleźć w widzewskiej tożsamości, to jeszcze dodatkowo są poddani ogromnej presji. Ci chłopcy grali gdzieś na stadionach, gdzie na mecze przychodziło 100-200 osób, nikt nie krzyczał, właściwie było spokojnie, sennie, mają weczka, tu nagle przychodzi 2000, ogromna presja, ogromny pressing ze strony kibiców, bo kibice domagają się zwycięstw i do takich pewnych, zdecydowanych. Jak pan to odczuwa? Jak to jest w drużynie? Ja myślę, że drużyna mimo wszystko jest do tego odpowiednio przygotowana. Wiadomo, że tutaj wszystkie czynniki muszą zagrać. Nie tylko poziom sportowy, przygotowanie, ale właśnie to oddziaływanie tłumu na zawodników, bliskość trybun. To też z tym trzeba się przyzwyczaić, oswoić. Tak jak pan wspomniał, 100-200 osób na trybunach gdzieś tam w okolicznych klubach, gdzie
ci zawodnicy wcześniej występowali, a tutaj mamy około 2000, a na nowym stadionie będzie jeszcze więcej, więc z tą rzeczywistością muszą się zderzyć i do niej przyzwyczaić. Oni dobrze to odbierają. Gra się im na pewno lepiej. Muszą to jeszcze przełożyć na murawę, na wybieganie, na pokazanie pełni swoich umiejętności, które naprawdę mają, bo oni pokazali w okresie przygotowawczym, że te umiejętności posiadają. Gdzieś to w tej chwili troszeczkę zanikło i trzeba do tych tematów, do tego poziomu wrócić. Słyszałem o takim stwierdzeniu, że potrzeba jeszcze tygodnia, dwóch, żeby to przejście z tej sztucznej awieści, na której rozgrywaliście spotkania, na boisko trawiaste było płynne i żeby wreszcie to zaskoczyło. Na razie widzę w sprawie drużyny, która poddana ogromnej presji, nie wytrzymuje także presji motorycznej. To widać na tle rywali, którzy mniej trenują. To jest normalne, że w czwartej lidze nie wszyscy trenują po 5 razy w tygodniu i być może trzeba tego czasu, żeby widzowie odzyskali świeżość. Znaczy, ja bym może tutaj tego tak nie upatrywał. Jednak bym poszedł w kierunku tej presji, jednak wyniku, podejścia też odpowiedniego do przeciwnika, no bo nie oszukujmy się, no, zawodnicy czują jednak troszeczkę wyższy poziom, że prezentują od przeciwnika i może tutaj ja bym w tym kierunku bardziej poszedł, bo do sezonu jestem przekonany, że są dobrze przygotowani i tutaj nie chciałbym w żaden tam sposób bronić oczywiście trenerów, bo to nie jest moja i oceniać, bo to nie jest moja rola, ale perspektywy okresu przygotowawczego, z tych meczy sparingowych, które miałem też możliwość się przyglądać. Jestem przekonany, że stać tych zawodników na dobre wyniki, na bardzo dobre wyniki i na to, żebyśmy odrobili tą stratę, którą mamy i żebyśmy na koniec ligi cieszyli się ze zwycięstwa. Zawisza Żgów to rywal niezwykle trudny, wiedzą o tym ci, którzy interesują się czwartą ligą. Dziś większą czwartą ligą, dziś większą presją będzie poddany, presji będzie poddany zespół czy Marcin Puska? Ja myślę, że nie można w ten sposób tego też analizować. Zawodnicy podchodzą do dzisiejszego meczu tak jak do każdego innego, wiedzą po co wychodzą na boisko, ważne są trzy punkty, które trzeba zdobyć. I każdy przeciwnik jest traktowany jednakowo. Nieważne, czy to jest Zawisza Żgów, czy Zjednoczeni Bełchatów, do każdego przeciwnika podchodzą identycznie i ja wierzę, że na boisku dzisiaj pokażą to, co potrafią. Jaka jest szatnia? Bo każdy, kto troszkę kopał piłkę, wie, jak wiele zależy od szatni, od tego, co się dzieje w szatni, jakie są komunikacje, jak rozmawiają ze sobą piłkarze. Tu mamy do czynienia z tymi, którzy są z Łodzi, ale także z takimi, którzy w ogóle pierwszy raz są w tym mieście, nie oszukujmy się. No, jeśli chodzi o szatnię, to muszę to troszeczkę tutaj kudeczkę na usta założyć, ponieważ szatnia rządzi się swoimi prawami i tutaj... Bardziej mi chodzi o atmosferę niż... Poza szatnię nic nie wychodzi, także i od kierownika. Mogę tylko powiedzieć, że jest wszystko ok i atmosfera jest bardzo dobra w drużynie. Każdy wie, co ma robić w szatni, jaka ma być też perspektywa kolejnego, może tutaj nie perspektywa, ale jak to ma wyglądać w tej szatni, tak? Każdy zna swoje miejsce, szyk i tak powinno być. A tak z moich obserwacji wydaje się, że w szatni rządzi Michał Czaplarski, Adrian Budka i Michał Sokołowicz, bo to są tacy zawodnicy, którzy także decydują o tym, co się dzieje na boisku. W ostatnim spotkaniu właśnie z Zelowem to Michał Czaplarski był tym, który pokrzykiwał na kolegów, który próbował to wszystko ułożyć. Ale to bardzo dobrze, że mam takiego zawodnika, który od tyłu, grając w formacji defensywnej, potrafi od tyłu podpowiedzieć, krzyknąć, podrygować i to bardzo, bardzo dobrze, że mam takiego zawodnika na boisku, a śmiem twierdzić, że nie tylko Michała mamy takiego, bo jest wielu takich zawodników, może oni tego nie okazują w pełni, ale naprawdę szatnia żyje i tam nie wyróżnia się dwóch, trzech zawodników, ale jest zdecydowanie ich więcej, jest atmosfera i każdy wie, co do niego należy w tej szatni, także tutaj jestem spokojny akurat o tą w cudzysłowie szatnię. Panie Rafale, chyba nie obrazi się Pan, jeśli powiem, że jest Pan radnym, którego stworzył Widzew tak naprawdę. No nie obrażę się, to żadna tajemnica, że wystawili, że wsparli i pomogli mi wystawiać przy pierwszych wyborach
kibice Witewa. Do dumy, że takie duże środowisko mi zaufało. Wiem, że ten manewr powtarzaliście także. Tak, przy drugich wyborach dokładnie to samo. I teraz mamy dwóch radnych, bo jeszcze jest Marcin Truścik. Kto wie, co będzie przy następnych wyborach? No właśnie, bo chyba pewne lobby, nawet w sferach rządzących, jest bardzo wskazane. Niektórzy z polityków kompletnie ignorują sport, a to jest niezwykle ważna dziedzina życia. Oj tak, to że widać nawet z daleka. Nawet ktoś, kto się nie interesuje klubem, widzi, że wśród radnych nie wszyscy interesują się sportem, powiem więcej, mniejszość się sportem interesuje. Dlatego takie lobby jest potrzebne. No, nie ma co ukrywać, że Widzew tego lobby nie miał zbyt dobrego do tej pory. Teraz staramy się razem z Marcinem to lobby poprawiać. Tego się nie da też zmienić z dnia na dzień. Więc to ja zacząłem w 2010, teraz mamy 2016 i coraz lepiej, mam nadzieję, nam to wychodzi. Też mam wrażenie, że nie ma tak, że wszyscy są do nas źle nastawieni. Po prostu czasami ludzie decydujący o pewnych inwestycjach są otoczeni grupą ludzi, którzy są jakby murem, stoją takim, otaczają, osłaniają tych decydentów przed pewnymi informacjami z zewnątrz. No i po prostu ten mur trzeba było tam przebić albo wywierć jakieś dziurki, żeby do pewnych ludzi niektóre tematy dotarły. I no mam wrażenie, że to nie jest też tak, że ktoś tam źle życzy. Teraz wydaje mi się, że karty się na nas odwraca, w końcu będzie coraz lepiej. Mamy ludzi z zewnątrz, którzy sami się też zgłaszają z ofertą pomocy. Oczywiście zaraz zaznaczam, że to nie jest też tak, że nam niczego nie brakuje w klubie, ale no widać, że środowisko się konsoliduje. Tak, za poprzedniego właściciela dużo ludzi odpuszczało, mówiło, że nie chce już chodzić na mecze, że nie będzie chodziło, dopóki ktoś tam będzie właścicielem klubu. Teraz ci ludzie wracają, mówią, że widzą jakieś perspektywy, więc kupią bilet, przyjdą na mecz. Warto podkreślić to, że już sprzedanych jest prawie 1000 karnetów, co jak na piątą ligę, bo tak naprawdę gram w piątej lidze, jest ewenementem na pewno w skali polskiej, nie wiem, czy w Europie też jest klub, który w tej lidze sprzedał tyle karnetów. Na niektóre zespoły w piątej lidze podejrzewam, że przez całą rundę tyle ludzi nie przychodzi, tutaj sprzedaliśmy karnetów. A teraz przed rundą zastanawiacie się, czy warto stawiać tą trybunę, czy nie. Było sporo pesymistów, nie ukrywam, że ja też byłem taki, że zastanawiam się, czy moim zdaniem chyba nie warto, ale udało się trybunę postawić, głównie dzięki pomocy kibiców, tak, plus ludzi, firmom, które też się zaczęły w to angażować. No i się okazuje, że to jest za mało. Sam byłem świadkiem nieraz w klubie, jak jestem, że przychodzą kibice, proszą o bilety albo o karnety, a to już nie ma. Nie można więcej sprzedać niż mam miejsc. Ale wracają kibice, bo taki obrazek zaobserwowałem w klubie, wracają kibice. Był taki kibic, który na mecze Widzewa przychodzi od 75 roku, czyli on cały czas jest blisko Widzewa i cały czas ci ludzie potrzebują takiego miejsca, gdzie będą się czuli, może to jest rzeczywiście takie proste powiedzenie jak jedna wielka rodzina, ale potrzeba akceptacji jest bardzo silna i nie oszukujmy się. A wracając do tego, co pan mówił, to może jest piąta liga, ale piąty poziom rozgrywkowy, liga czwarta. Odsuwamy do góry. Cały czas będziemy opowiadać, że to jest czwarta liga, bo jak ktoś będzie słuchał tej rozmowy, to czwarta liga, tak. Zdecydowanie czwarta liga. Piąty poziom rozgrywkowy. Ja wiem, że rozmowy z innymi radnymi, mniej zainteresowanymi sportem, są bardzo trudne, bo człowieka trzeba przekonać. Jakich argumentów pan używa? No nie wiem, czy mogę zadać wszystkie swoje tajemnice, ale no, nie teraz, proszę, nie. Tak. No, głównie widzę. Chciałbym, żeby został odbierany jako klub, który jest jednym z największych klubów w naszym mieście, który szkoli młodzież. I mało kto o tym wie. A na pewno Widzew jest największym klubem, który szkoli młodzież, a nie ma żadnego swojego obiektu. Więc na to trzeba zwracać uwagę. Prawie 12 grup, prawie 500 dzieci. To jest ogromna skala, bo no nie wiem, czy jest w naszym mieście jeszcze ktoś, kto się może z nami równać w tym temacie. I nie są to grupy na papierku. Nie są to grupy na papierku. Teraz jak rozmawiam z trenerami czy z koordynatorami tych grup młodzieżowych, to się okazuje, że coraz więcej ludzi, widząc, że w klubie sytuacja robi się normalna, klarowna, chce swoje dzieci też do Widzewa zapisać, żeby były szkolone. Jednym z trenerów grup młodzieżowych jest Piotr Szarpak, czy Michał, czy Przemek Rodak, tak? Czyli zawodnicy z dużym doświadczeniem. I no to też na rodziców działa. Rodzice nie chcą, żeby ich dzieci były szkolone przez trenerów, którzy odbyli weekendowy kurs trenerstwa gdzieś tam pod Łodzią. Mam nadzieję, że dzięki tego typu lobby i dzięki temu, że pani prezydent już o tym wie, bo przecież sama dostała koszulkę od dzieci
taką koszulkę meczową z napisem Hania na plecach od dzieci, to jeszcze wręcz, a to jest dziewczynka, która w klubie trenuje. No, tak, chcemy, teraz tym celem jest to, żeby jak najwięcej radnych czy prezydentów, no bo mamy też wiceprezydentów, dowiedziało się o tym, że Widzew jest ogromnym klubem, który szkoli naprawdę ogromną rzeszę dzieci. I te dzieci, ta ilość tych dzieci się jeszcze zwiększa. No i dokładnie, płynnie przeszliśmy od dzieci do najważniejszej informacji w ostatnich dniach. To jest fakt, że radni zaakceptowali kwotę na stworzenie boisk dla grup dziecięcych, bo myślę, że pierwsza drużyna może tam także grać, ale przede wszystkim myślicie o zapleczu. W sumie to jest 15 milionów rozłożonych na 2 lata na dawnym obiekcie Łodzianki, teraz to jest Mosir, prawda? Tak, tak. No, chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy zagłosowali za oraz pani prezydent i panu prezydentowi, którzy dołączyli się do tego projektu. To jest... No nie było się takiego ośrodka w naszym mieście. Jest już projekt, ja go widziałem. Jest budynek, piękny budynek szatniowy. 3 boiska pełnowymiarowe. Boisko do pokera jest sztuczne, hybrydowe i naturalne. Czyli do wyboru do koloru. Oświetlone. Najbardziej nam zależy na naturalnej, nie oszukujmy się. No najbardziej zależy na tej sztucznej na wieś, już wiemy jak to... Tak, no niestety to naturalne, oczywiście są sporo ograniczeń w eksploatacji. Tutaj kierownik na pewno powie więcej. Ale będzie hybrydowe też, tak? Hybrydowe też, które można... Czyli będzie można to jakoś regulować, tak? Oczywiście. Tak. 15 milionów rozbitych na 2 lata, w pierwszym roku bodaj 7, w drugim 8. Nie boi się pan o ten drugi rok? Nie, nie boję się. Zaczynamy, my już mamy gotowy projekt budowlany, mamy pozwolenie na budowę, ostateczne. Więc teraz, jeszcze w kwietniu, powinien być rozpisany przetarg. Tak. Jak to będzie przetarg, on nie jest na jakąś ogromną kwotę w skali miasta, więc on potrwa około 2 tygodni. Jeżeli nie będzie odwołań, to będzie można bardzo, a zamieścimy się w tym budżecie, to będzie można bardzo szybko podpisać umowę. No jeżeli będzie odwołania, to trzeba będzie chwilę poczekać, ale jak miasto podpisze umowę, to nie będzie się mogło w przyszłym roku wycofać. Tam trzeba będzie zacząć od rozbiórek, a później zacząć budować. Czy znajdą się pieniądze na to boisko przy ulicy Niecierniawej? To jest takie dobre miejsce na normalną nawierzchnię do tej pory. Ja pamiętam w historii Widzewa, tam grały wszystkie grupy młodzieżowe. Tam rezerwę Widzewa grała, pierwsza drużyna trenowała. Świetne miejsce, wymagające oczywiście pewnych nakładów, ale nie ogromnych. No to zależy jak na to spojrzeć. Jeżeli chodzi o zasianie trawy, to nie ogromnych, ale jeżeli chcemy zrobić trawę z drenażem, z podlewaniem, ogrodzić, postawić szalenie, to już się robią konkretne pieniądze. Ale czy my za bardzo nie napinamy się w kierunku nowoczesności? Czy nie bardziej powinno nam zależeć na tym, że było kolejne miejsce do gry? Tyle lat tam grali piłkarze i nikt nie powie, że wychowaliśmy na Widzewie złych piłkarzy. A oni właśnie tam na tym boisku się, mimo, wie pan, wszyscy mówią drenaż. Ja uważam, że było to hartuje. Ale, panie redaktorze, ale może ja tutaj się wtrącę. Niestety boisko, jeśli myślimy o naturalnym, ono musi zostać utrzymane. No nie da się dzisiaj zrobić tego bez podlewania, bez odpowiedniego pielęgnacji, bez koszenia, bez nawożenia. Obok Wifama. Tak, ale to wszystko wymaga jednak trawa naturalna. To jednak jest takie... dobrze by było, jeśli byśmy rozważali to, tak jak pan wspomniał, tak jak było kiedyś. Piasek. Nie bójmy się pod jeden, po drugie. Ale nie bójmy się łódzkich parków. Więc, naprawdę są miejsca, ale gdzie my pracujemy w łódzkich parkach. Tak jest, no mówię o tym. I się nie bójmy. Bójmy się. Na początku było to troszeczkę ze śmiechem przyjmowane przez zawodników, ale jak poszli pierwszy raz, drugi, trener też się do tego przekonał. Ja musiałem ich przekonywać do tego przynajmniej z tydzień czasu trenera, żeby się zgodził pójść po raz pierwszy. Bo tak różnie podchodził do tego. Ale moim zdaniem to jest bardzo fajny pomysł przynajmniej na taki rozruch, żeby wyjść do parku. Tym bardziej naszego parku w cudzysłowie. Tak, Widzewskiego. Super. Blisko ta Łodzianka, blisko hala, parking, mamy gdzie się przebrać, w razie czego jest naprawdę fajne miejsce. Zawsze będzie blisko do klubu. Zawsze jest blisko do klubu. I nie, już tam nie napinam się, żeby koniecznie były tam jakieś szatnie i tak dalej. Nawet jak się piłkarze przejdą, bo wielokrotnie na Niecierniawej można było spotkać chodzące grupy widzewskie, idące na trening. Ja się tym powiem szczerze, po rozmowie z lekarzami, którzy zajmują się urazami piłkarzy, niektórzy z nich twierdzą wręcz, że sztuczna nawierzchnia to jest nawierzchnia, która niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo. Chodzi o więzadła, będziemy liczyć kontuzje. Słyszałem o takich historiach, że trenerzy na tej sztucznej nawierzchni ćwiczą skoczność, więc dodatkowe obciążenie. Cały czas mówię, nie bójmy się natury, bo na tej naturze wychowano dobrych piłkarzy. Ale jest sporo pomysłów. Mamy z zarządem w klubie no, sporo pomysłów,
gdzie można boiska wybudować. I oczywiście można iść na... W okolicy stadionu? Jest miejsce. Jest miejsce, zmieściło mi się coś w planie. Tak powoli dowiedzieć się więcej. Jest miejsce, z którego można skorzystać. Jeżeli... Oczywiście, ja się zgadzam z panem redaktorem. Nie wszystko musimy robić na 100%. Może na jakiś czas, żeby odciążyć inne boiska, można zasiać tą trawę. Ona będzie zryta, co nie wiem, na następny sezon znowu powtórzyć ten temat. No działamy. Zobaczymy, może się kto znajdzie jakiś dobry. Ale już świadczy o tym, że to już dalej to działanie jest posunięte, niż sobie tutaj opowiadamy. Czyli czekamy na kolejną bombę, tak? Nie, może znajdzie jakiś dobry. Może zobaczymy, tak, a może... No kupię, żeby przy takim stadionie pięknym też nie było żadnego obiektu do trenowania. Zgadza się. Gdzie w tej chwili pierwszy zespół trenuje? Jak to wygląda? No korzystamy z gościnności SMS-u. Mamy do dyspozycji... Może nie w tym tygodniu ile razy byliście na normalnej Murawie? Na normalnej Murawie? Dwa razy. Dwa razy. W czwartek był tak więcej niż poprzednio? Wtorek, tak? Nie. Jesteśmy trzy razy regularnie. Wtorek był na SMS, przepraszam, na HKS-ie. Ze względu też po tym poświątecznym, no, nie było to jeszcze tak dopracowane. Do tej pory przecież drużyna cały czas w ostatnim czasie korzystała tutaj z gościnności SMS-u. Ustalenia są takie, że trzy treningi spokojnie możemy robić na naturalnej nawierzchni na SMS-ie. Myślę, że to się przełoży na poziom gry. Także to jest najważniejsze. No i jeszcze musimy dopracować troszeczkę możliwość skorzystania z głównej płyty, bo no wiadomo, trzeba o nią dbać. Tam nie tylko my gramy, bo grają i dziewczyny, gra Liga Centralna juniorów, więc to boisko jest eksploatowane. Właściciel no, chce zadbać, żeby była ta murawa jak najlepsza, więc my to na tą chwilę rozumiemy. Tym bardziej, że to jest ten okres wczesnowiosenny, gdzie ta wegetacja dopiero następuje. Ale powolutku myślę, że jeśli pogoda pozwoli, to będziemy mogli korzystać i częściowo, przynajmniej te rozruchy przedmeczowe z głównej płyty. To teraz kamyczek do ogródka może być? Nie, po co? Adrian Budka jest bardzo ważną postacią dla zespołu Wicepa, tak? Kontuzji doznał w sobotę. Badanie USG było w czwartek. Nie należało tego przyspieszyć. Tutaj akurat to nie jest kamyczek do ogródka. Nie wiem dlaczego w czwartek Adrian dopiero był na USG w czwartek. Miał ustalone wcześniej, mógł być. Niestety sprawy rodzinne nie pozwoliły mu na to być od razu we wtorek. Tak było bardzo szybko należało zrobić takie badanie, bo to jest piłkarz, który decyduje o obliczu. Ale panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam. We wtorek miał ustalone badanie, mógł być. Niestety nie mógł dojechać ze względu na sprawy rodzinne. No musiał potem... Musiał potem sobie to poukładać, kiedy będzie mógł. Niestety to badanie trzeba było przeprowadzić w godzinach popołudniowych, tak jak będzie mógł tutaj dojechać. Więc tutaj tylko był powód, dlaczego on dopiero w czwartek był, a nie we wtorek. A innych podtekstów tutaj bym się nie szukał. Nie doszukiwał, jakichś kamyczków tam też nie wrzucał, bo to dla nas też było ważne. Więc myślę, że tą sprawę nawet wczoraj jeszcze z Adrianem rozmawiałem przez telefon. Bo też do mnie zadzwonił. Jak będzie wyglądało leczenie w takim razie, panie Wacku? Jak to wygląda? To znaczy, wie pan co, ja dzisiaj będę dopiero z Adrianem się widział, dopiero będę coś mógł więcej powiedzieć. Na kto się nim opiekuje w tej chwili? Mówimy w sensie doktora? Opieki lekarskiej. Nie, no tutaj my mamy opiekę lekarską z doktorem Dobrzalskim, ale czy będzie to doktor Dobrzalski, czy inny doktor, to będzie mu ustalane. Ten uraz tak naprawdę jest chyba urazem niezaleczony dokładnie. No wiadomo, że to wraca cały czas, tak? Więc ja tutaj nie chcę się wypowiadać w tych sprawach, bo się do końca nie znam na sprawach medycznych, więc myślę, że tutaj duże pole do wypowiedzenia i do oceny tego mają lekarze i pozostawmy to im. Trenerzy drużyn przyjezdnych pytają zawsze o dyspozycję Adriana Budki. Czy doskonale wiedzą, ile ten zawodnik znaczy dla drużyny, jak ważna jest to postać na boisku? No tak, ale tutaj gdy Adriana zabraknie, my mamy kadrę 25 zawodników, więc każdy, kto wejdzie w jego miejsce, musi zdawać sobie sprawę, że dla drużyny musi dać wszystko najlepszego, co potrafi, co ma. I tutaj trenerzy muszą się liczyć z tym, że zawsze jakieś ogniwo może wypaść, tak? Więc tutaj akurat graliśmy bez Adriana, teraz jesteśmy bez Adriana, jest w niedyspozycji, więc tutaj bym też nie robił z tego wielkiej tragedii. Musi wejść następny zawodnik i zagrać najlepiej, jak potrafi.
Mam pytanie do Pana. Proszę powiedzieć, czy jakieś najbliższe plany, przewidujecie jakieś kolejne spektakularne ruchy, bo odzyskanie herbu na pewno jest ruchem spektakularnym. No, dzisiaj przynajmniej 4-0. Po 0-1-0, niech Pan uważa. No. Na razie mam nadzieję, że następnym spektakularnym ruchem będzie awans. No właśnie, bo to jest bardzo ważne, że 9 punktów straty, jak było, tak jest. Wszyscy zaczynają powoli nerwowo się poruszać w tym temacie. Coraz więcej jest tego siedzenia z tym ołówkiem i liczenia tych punktów. No myślę, że za wcześnie zaczęliśmy liczyć te punkty. Dopiero liga się zaczęła, mamy przed sobą jeszcze 17 kolejek, łącznie z dzisiejszą. W ubiegłej rundzie też mieliśmy 9 strat, odrobiliśmy to, jeszcze straciliśmy znowu, więc naprawdę liga, te są kluby bardzo wyrównane niżej. Każdy będzie gdzieś na pewno gubił, zdobywał punkty, więc na razie bym zachował troszeczkę chłodnych głów, spokoju i na pewno bliżej końca ligi na pewno będziemy brali kartki i liczyli, ale na razie myślę, że... Panie Wolosku wie, przepraszam, że wchodzę Panu słowo, który z klubów jest mocno organizacyjnie? Mówimy o klubach z czołówki tabeli. No to no, cała czołówka jest organizacyjnie przygotowana dobrze do ligi. Głośno o awansie mówią zjednoczeni Bełchatów. GKS Bełchatów i Paradyż też nie powiedział, że nie oficjalnie, więc cała czołówka, my mówimy otwarcie, że chcemy, więc a są jeszcze kluby za nami, tak, które no, już mają zdecydowaną stratę, więc myślę, że to będzie ciężko im to odrobić, ale to jest sport, więc tutaj też bym nie mówił, że i nie zamykał przed nikim drogi. Każdy może zdobywać i tak jak już wspomniałem we wcześniejszej wypowiedzi, mamy jeszcze 17 kolejek przed sobą, my wiemy jaki mamy cel, zawodnicy wiedzą co ich czeka w każdym meczu kolejnym, tak jak powiedział trener, każdy mecz jest dla nas finałem, 17 finałów przed nami jeszcze i każdy musimy wygrać. To jaki będzie wynik dzisiejszego finału? Myślę, że korzystny dla widzenia. Korzystny, nawet 1-0 przyjmujemy w ciemno? Zawsze 3 punkty dopisujemy do tabeli. Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj byli radny Rafał Markwart i kierownik drużyny Waldemar Grajski. Dziękuję bardzo.